Jean de La Fontaine. Najpiękniejsze baśnie. Czyta Barbara Tlaga. Kogut i lis. Lis krążył po wsi w poszukiwaniu czegoś do wrzucenia na ząb, kiedy na najwyższej gałęzi dębu ujrzał wspaniałego koguta. Najwyśmienitszy obiad, jaki tylko lis może sobie wymarzyć. Jednak gałąź była tak wysoko. Przyjacielu, odezwał się lis słodkim głosem. Czy słyszałeś najnowszą wiadomość? Podpisany został powszechny pokój między zwierzętami. Od dziś jesteśmy braćmi. Zejdź więc i padnijmy sobie w ramiona. Nie trać czasu. Muszę zanieść szczęśliwą nowinę we wszystkie zakątki świata. Sprytny kogut nie dał się nabrać. Cieszę się. Nareszcie będzie pokój między nami, kumie lisie, i chętnie zejdę, żeby cię uściskać. Jednak, żeby ta uroczystość była jeszcze podnioślejsza, dlaczego nie zaczekamy na tego psa myśliwskiego, który zbliża się właśnie w naszą stronę? Widzę, że pędzi ile tchu. Pozdrów go ode mnie. Wycedził lis przez zaciśnięte zęby. Nie mogę na niego czekać. Mam przed sobą długą drogę i tyle zwierząt muszę uprzedzić. Przyjdę do ciebie znowu rano. I lis wziął nogi za pas, podczas gdy kogut gratulował sobie uniknięcia pułapki. Jeśli podobają Ci się moje audiobooki, bardzo proszę o subskrypcję oraz pozostawienie łapek w górę.